podpis i tu będzie podpis, bardzo proszę. Wsianie się mundur. Pogoda się ustabilizowała, słoneczko, chłodne, rześkie powietrze. Idealna pogoda na rajd rowerowy. Przed halą sportową zebrali się miłośnicy jazdy rowerowej. Zaraz ruszą do drugiego etapu rajdu szlakiem Madon Poniżia. O to chodziło. Witamy wszystkich uczestników, którzy już zdążyli przybyć na rajd Madonny szlakiem Madon Poniżia. Dzisiejszy dzień drugi, no już dzisiaj słonecznie na szczęście. Dzień dobry. Dzisiejszy rajd jest dofinansowany za pośrednictwem lokalnej grupy działania Poniżia z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014. W ramach tego projektu otrzymaliśmy 100% dofinansowanie. Także myślę, że to sukces wszystkich. Głównym, że tak powiem, organizatorem i pomysłodawcą była pani Małgosia ze starostwa. My jako LOT złożyliśmy projekt, który został pozytywnie oceniony i dzięki temu dziś możemy się tu spotkać. Ja jako pomysłodawca dziękuję mojej koleżance Uli bardzo serdecznie, bo dzięki tylko tej współpracy udało nam się oznaczyć w terenie zielonym rowerkiem 103-kilometrową trasę Madonny Poniżia. Także co, ruszamy. Do drugiego etapu rajdu zgłosiło się 20 kilku rowerzystów, na trasie jeszcze kilku ma dołączyć. Wielką zaletą tego typu inicjatyw jest bezpieczeństwo. Każdy z nas ma wśród swoich znajomych ofiary wypadków tragicznych na drodze. Ciągle słyszymy o ginących na drodze rowerzystach. Więc ta forma zabezpieczona przez policję, straż pożarną, to jest chyba najbezpieczniejszy sposób podróżowania dzisiaj po Poniżiu. Ponadto organizatorzy zadbali o posiłki, napoje, konkursy z nagrodami i fantastyczną atmosferę w rowerowej rodzinie. Pozdrawiamy organizatorów i prosimy o więcej takich inicjatyw.